Hejka, z tej strony ja, świat tropem zwierząt, i dzisiaj nagrywam room tour mojego pokoju. I przepraszam, że bardzo długo nie nagrywam, ponad tydzień, ale nie miałam czasu. Pokój się zupełnie zmienił. Pierwsze, co się zmieniło, to podłoga. To podłoga. Podłoga jest taka szara, taka inna. I tutaj się zmieniła podkładka na biurko. Jeju, nie na biurko, tylko na podłogę, by się panele nie porysały, w sumie, żeby podłoga się nie porysała od krzesła, bo jest na kółkach. Tutaj jest moje biurko, ładowarka od laptopa, moja komórka i takie tam kredki, inne rzeczy. I jeszcze będą wisiały na ścianie obrazy, więc to nie jest jeszcze koniec room touru tego pokoju. Jeszcze będzie może druga część, jak się coś z nim zmieni. Tutaj jest runek z bani. Tak. I tutaj jest moja półka. Półka się nie zmieniła. Półka jak półka. To jest szafka nocna. W niej mam książki. I kartki. Tak. Tu jest lustro, ale ono będzie przywieszone. Nie wiem, co z tym lustrem zrobię. Pokażę wam krzesło z tyłu i ono tak wygląda. Tak. No. Tutaj jest drukarka i tutaj jest szafa. A w tej szafie na dole trzymam fidget toysy. I to koniec tego room touru, jeszcze wam pokażę. Ale to w drugiej części room touru. W sumie nie w drugiej części room touru, tylko w kolejnym odcinku Back to School. Więc jeżeli się wam podobało, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał. Pa!